Jak wszyscy, to wszyscy. Najpierw mama chora, później tata Mama chory. to przez jeden dzień była chora. I nawet gorączki nie miała, co nie? Bo mama No. się najlepiej odżywia i jestem zabezpieczona, mam dobrą odporność. A, dobrą odporność. Później tata był chory, miał 3 dni mocnej gorączki. I teraz Emga, ile dzisiaj miałaś? Dzisiaj nie, ale ostatnio miałam 39,4 najwięcej. No. 36,2 to normalna temperatura. No teraz Jak tak. nie byłam chora, to tyle miałam. Wow, człowieku! Podwójna dawka ibupromu i już zdrowa. Wsiadamy na naszą rakietę i jedziemy na miasto. To jest ten, Szokubutsu. Szokubutsu, tak? Szokobucu? A ty jak się nazywasz? Szokodora. Szokodora, a ty? Szoko-emka. Szoko-koko. Szoko-koko. No i dobra. Szokobucu zaparkowany, tam biały. Kaski zostawione. Nie wiem, czy nas nie zaleją nam tych kasków deszcz zaraz, ale mam nadzieję, że nie. My idziemy tutaj w takie jedno miejsce, bo tu dają takie fajne dwa dania. Cashew, nuts i jeszcze takie jedno coś. Zaraz wam pokażemy. Tylko trzeba gdzieś jakieś miejsce znaleźć przy wentylatorze, bo bez wentylatora będzie słabo. To co, ty chcesz to co zawsze, tak? Emma, ty coś? Ja nie, na razie nie. Jeszcze biorę kolkę, bo taka kolka tutaj w takich tych butelkach starodawnych to przecież jest tak dobra, że naprawdę powiedziałem mu, żeby dał trochę tego lodu, to nawalił cały, co za źróbek. Taka cola, wiecie ile kosztuje? Halo? Taka cola tutaj kosztuje niecałe 2 złote, bo dałem mu, no dobra, niech będzie może 2 złote. Dałem mu 2,20, 2,40, czy tam jakoś tak. On mi jeszcze wydał 60 groszy reszty. Jakieś złoty 80 za tą colę. Mówię troszkę lodu, to nawalił cały kubek. Pamiętasz tą dziewczynkę, co była mała ostatni raz? To jest ona. Coś ty. Myślisz, że to ona? No. Była tutaj pani, która tu pracuje. Tak? Zmieścisz się z nią na co? Mówiła, po co się tutaj usiadła? Emi ma delikatną konsternację, bo dziewczynka chciała sobie koło niej usiąść, a nie za bardzo wiedzą, jak to pogodzić. Ale gorąco to coś jest. Ja pierdzielę, nic nie wieje z tego wiatraka na mnie. No i 10 minut później zmieszanie dalej pozostaje. Dziewczynka sobie siedzi. Dorka sobie, Szokodora siedzi. No i czas leci. Ema, no weź coś zagadaj do niej. Nie wiem, no weź coś. Zapytaj się, jak się ma na imię po angielsku. No zobaczymy, czy coś umie. Może umie. No zapytaj. No weź się zapytaj. What's your name? Do you speak English? No? Speak English? What's your name? Chyba nie rozumie jednak. Patrzę tam gołębi na tym stole. Sprawdziłem, jak jest po tajsku, jak masz na imię. Jest Kun Chia Lai. No i zrozumiała, powiedziała jak ma na imię, ale tak cicho mówiła, że nic nie słyszeliśmy i teraz chyba się zawstydziła przez to, że powiedzieliśmy w jej języku, że coś w końcu zrozumiała i poszła. Szkoda. Czemu się zawstydziła, nie wierzę co? No nie wiem. Nie, poszła po pluszaki. Po pluszaki? No. O kurde. Dużo ma ich. O ja cię. Zobaczysz. O, to teraz to już stąd nie odejdzie. O ja cię. Patrz ile ma pluszaku. No. Masz swojego, to na ci pokazuję. Szoko koko, a bajka małpa. Pytaj się może, ile ma lat. Ile masz lat? O kurde, to jest trudne, powiem ci. Ciężko to powtórzyć. Kurde. Weź sobie posłuchaj, jak to trudno opowiedzieć. No, tu. And one rice, yes? No. A sztuczce jakieś przyniesie pani? Bardzo, bardzo gorące. To jest moje? A, pepper. A, no tak, tutaj są orzechy, cashew nut, hot plate. Chcesz coś?
I tutaj jest mój kurczak, papryczka, cebulka i takie pyszne jedzonko. No i tak, dowiedzieliśmy się, że dziewczynka ma 5 lat, lubi inne dziewczynki, jeszcze szczególnie takie jak Emma z innego kraju, i przychodzi i sobie z nimi siedzi, rozmawia, bawi się. No i tyle, no. To jeszcze może powiem wam, ile za to zapłaciłem, bo mamy tutaj dwie naprawdę duże porcje. No to zapłaciłem za to wszystko 23 zł. Dora rzuca po stole wszystkim. 23 zł za te dwa dania. Kola jakieś złoty 80. Dobra, 25 zł. No to 25 zł, ale tylko dlatego, że są naprawdę bardzo duże porcje. Aj. No, dostała 50 batów, to jakieś między 6 a 7 zł. Powinna być zadowolona, ale podziękowała ładnie, posiedziała. Czas jej trochę upłynął, a teraz jedziemy zobaczyć na plażę, co się dzieje. Ale gorące. Siedzenie? Nie mamy już tego siedzenia. Nie. Tutaj wieczorkiem bardzo dużo ludzi przychodzi. Wszystkie stoliki, krzesełka pozajmowane. Jest jeszcze taki bar. To też go w sumie wieczorem otwierają. No i sporo się dzieje ogólnie. Chocolate Factory. Bardzo fajne miejsce. Bardzo fajna restauracja. I tu właśnie zaraz za tym skręca się w prawo i po dużych schodkach trzeba zejść w dół. Na szczęście pogoda wytrzymała jakoś. Tutaj nawet ładne niebo. Nie padało. Udało się. Forest by the Sky. To była akurat słaba restauracja, nie? I dalej zobacz, jak tu brudno mają na tym. Dalej sobie tu nie poczyścili nic. Jakieś liście. Podłoga nie umyta. Tam tylko u góry zagospodarowane, a tutaj nic. A my właśnie teraz po tych schodkach schodzimy na plażę. Może poczekam tu na was? Nie, idziemy razem. Masło z latyli, my naglądają kawieni każdy raz. Co to, skąd to takie kałuże? Skąd oni tą wodę polali? Tu kiedyś była huśtawka, pamiętam? No pamiętam. No nie ma, może się rozwaliła. Tarła, aż przetarło linę i huśtawka spadła. Gorzej jak się ktoś na niej huśtał wtedy, nie? Kurde, ja w adidaskach to nie za bardzo tutaj do tej wody i plaży. O, już cała mokra. Fala przyszła. Idziesz do wody? Nic, tylko rozbierać się i do wody. Leżaki tutaj po 100 batów, czyli po 12 zł. Można sobie wziąć na cały dzień. No jest bardzo ładnie tutaj, bardzo fajnie. Bardzo lubimy ogólnie tutaj akurat to miejsce. Szoko gorączka się skończy, to przyjedziemy tutaj na plażowanie. Szoko gorączka jest jeszcze, czy już nie ma? Może już nie ma szoko gorączki? Nie, jeszcze jest. Fajnie tu jest. I woda właśnie jeszcze taka najczystsza chyba z całego miasta, bo na niektórych innych plażach nie jest taka czysta. Wtedy będzie można sobie wziąć te leżaczki. Jak będziemy na dłużej w cieniu, bo w słońcu to ile poleżysz, co nie ma? I wtedy będzie szoko fajne plażowanie. Co trzeba kupić? Miseczkę z wodą. Miseczkę z wodą? No, trzeba kupić gdzieś na przykład w Bigsie jakąś miskę, będą nalać do niej wody i jak będzie się wchodzić na leżak, sobie w niej opłukiwać. A, to tak jest na tej innej plaży. Ty, Dora, wiesz? Znasz ten temat? Tam, gdzie smalec, nie? No, tam, gdzie smalec. No, tam są miseczki przy każdych leżaczkach. Ol ma ogon. Jaki ma ogon śmieszny. Ej, a tutaj są jakieś takie, ten? Jakieś kosaki jeszcze? Sorry, Emma, sorry. Coś tu może są jakieś kosak? Jakieś wycieczki stąd? No. Nie wiem, może coś jest. Co, Emma? Dasz radę sama wyjść? Nie wiesz, no schody są dość strome. Ej, Maciej, tu nam zostaniemy na chwilę. Po co? Bo ja chcę, żeby Emma mi zrobiła zdjęcie. Zdjęcie? Będzie dobrze czy wyżej? Chyba wyżej. Chociaż zależy w którą stronę. Tam w sumie jest ładny widok. Kawałek wyżej, żeby było widać tę plażę. Co szukasz? Telefon twój, bo masz lepszy jeszcze. Powiem wam, że jest cholernie gorąco. 32 stopnie, a odczuwalna 36. Feel like 38, a nie 36. Jocie, 38. Jak w Bangkoku. Jak w Bangkoku. No, a w Bangkoku raz było ile? 40 ile? 45. To było nie dopiero raz, grubo. Nie raz, tylko jak no. Wyjść cały czas. W maju. W maju w Bangkoku jest odczuwalna temperatura codziennie po 45 stopni. No a teraz 38, bo jest listopad. Jak wiedział, no to w Tajlandii tutaj nie ma zimy, jest pora deszczowa i pora sucha. Jest 6 godzin do przodu od Polski. No właśnie, a tutaj już święta. I da się zaświecić? Czekaj, bo tutaj jest ten. Pff, nie ruszaj. Zostaw. Nie da. Chodź, zobaczymy jeszcze choinkę. Żeby nie urosła nagle. Hej, Kasper!
fajnie, co? Tak. Się ząbkami chcę pochwalić. Pochwal się ząbkami. No, Kasperku, pochwal się ząbkami. Pokaż. Pokaż ząbki. Pokaż. Teraz złapię za te za kiełki, to zobaczysz. Słodziaczek taki. Słodziaczek, no. Słodziaczek. Ten kurczak, co tutaj leży żółty, to Emi mu kupiła kiedyś, nie? No. Niedawno, nie kiedyś, tylko niedawno. Jakiś słodziak z niego. Uszy ma jakieś takie wielkie. Nie? No bo taka rasa. Jest taki... To nie jest mops? Ja nie wiem, może i mops, ale uszy ma ogromne. Zapytaj się pana, jaką ma rasę. Nie. Pas? Co, do mnie już szedłeś? No, Kasper, kochany. Co? A ja pokażę wam tu jeszcze jedną fajną rzecz. Patrzcie, jaka tu Honda stoi. Wygląda prawie jak Lamborghini. A to tylko Honda. Niezła fura, co? Fele. Niziutka taka, że chyba należąco się tu jeździ. Jest fura. Tył to ma w ogóle kosmos. O, kapuszyna. Już? Skoro już tak dużo dzisiaj o jedzeniu było, to pokażemy jeszcze. Emma wcina. Przez minutę jedno ziarenko. Kukurydzy. 10 minut. A tutaj już Dorka kończy swoją. A ja tutaj jeszcze mam kawałek kurczaka. Takiego prosto z grilla. I tak to moje odchudzanie wygląda. Miałem brać jedną saszetkę na śniadanie, drugą saszetkę po obiedzie. A rano oczywiście nie wziąłem, ale w sumie też nic nie jadłem. Która już jest w ogóle godzina, ktoś wie? Jest już około 4:00, czy nawet może i 5:00. Już właśnie można powiedzieć, pomału kolacja wchodzi, a saszetki nie wzięte. No ale wezmę teraz dwie i tak to moje odchudzanie wygląda. A jeszcze na dodatek nie powinienem jeść ryżu, bo jest w mojej diecie obecnej zakazany, a ryż niestety dalej jem. Ale mam nadzieję, że i tak schudnę i efekty i tak przyjdą, i tak przyjdą. Tylko trzeba mocno w nie wierzyć. Te dwie saszetki Nutri-Kot w szklaneczce. Siup, na zdrowie.